Siema wszystkim, z tej strony Soul, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa, więc jeden co chcecie zrobić, dajemy sobie oczywiście tutaj szukaj i wpisujemy sobie 7595, następnie wpisujemy sobie później 7089 i na samym końcu 6970. Dajemy sobie oczywiście Enter i wyskoczą teraz Minecraft. Musimy wybrać sobie tą mapkę i tutaj będzie XP. Pamiętajcie, że jeżeli tego XP nie będzie, to znaczy, że mapka już jest wyłączona. Zdajemy sobie wybierz. Pamiętajcie, żeby gra była prywatna, żeby wam nikt tutaj nie przeszkadzał. Dajemy sobie graj. Szybko wchodzimy do sklepu, wpisujemy kod Soul. Jeżeli to zrobicie, to bardzo wam dziękuję. I teraz jedyne, co musicie zrobić, to po prostu czekamy, aż was załaduje. Teraz, jeżeli was tutaj załadowało, to musimy znaleźć wyrzutnię rakiet, która będzie dokładnie w tym miejscu. Tam jest rozlagowana, nie wiem w ogóle o co chodzi. I robimy sobie tutaj jedną emotkę, cofamy się i teraz po prostu musimy poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas tutaj się skończył, musimy sobie wpisać kod 524. Oczywiście musimy sobie dać teraz confirm, tylko nie wiem jak to się robiło. O, w tym miejscu, także klikamy sobie tutaj confirm. Teraz bierzemy AFK XP, oczywiście klikamy i musimy znaleźć kilka teraz miejsc, więc bierzemy sobie grappler. Pierwsze co musimy zrobić, to schodzimy sobie tutaj na sam dół. I w tą stronę. Teraz musimy pójść sobie tutaj do tego jednego drzewa, które będzie w tym miejscu. I tu będzie przycisk, to klikamy sobie go, przeteleportuje on nas tutaj. I musimy sobie dalej tutaj kliknąć po prostu na każdy z tych przycisków. I za niego zaczniemy dostawać expa, więc sobie klikamy. Dobra, jeżeli kliknęliśmy, teraz was przeteleportuje. I musimy sobie teraz wrócić na górę. I jeżeli będziemy już tutaj, będziemy musieli się wrócić na tą mapkę. Czyli wracamy się dokładnie tutaj. I idziemy sobie tak samo w to samo miejsce, w którym byliśmy, czyli oczywiście wyrzutnia rakiet, emotka i musi nas tepnąć. Jeżeli następnęło, tutaj mamy już ten kod wpisany, musimy teraz się odwrócić. Idziemy tą ścieżką dokładnie tutaj na górę, taka zielona ścieżka i tu będzie takie jezioro, więc jeżeli je znajdziecie, musimy podejść sobie do tego tutaj drzewa pierwszego i w tym miejscu musimy sobie także kliknąć przycisk, za którego zaczniemy dostawać expa. I został ostatni przycisk, także musimy sobie tutaj zejść na sam dół i musimy sobie po prostu się udać do tamtego drzewa. Po prostu mi się zgubiło, nie mogłem go znaleźć, wiedziałem, że gdzieś jest, także idziemy sobie tutaj. Dokładnie do tego drzewa i na nim także będzie XP. Klikamy sobie i za niego także zaczniemy dostawać expa. Do dzisiejszego filmu byłby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się już jutro o godzinie 15. No i siemanko.